Hejka, mam na imię Kasia, witam Was na kanale Psi Głos. Dzisiaj odcinek o mowie ciała, ale nie o psiej mowie ciała. To nie będzie odcinek o psiej komunikacji. Porozmawiamy sobie o tym, jak nasza mowa ciała wpływa na psy. Zaczniemy od pewnej anegdotki. Któregoś razu, kiedy byłam z Nelą, wiecie, na spacerku, na polach, Nela sobie biegała luzem, biegała, węszyła, chodziła, coś tam sobie kopała. Ja szłam ścieżką, no i wyszło słońce, zrobiło się strasznie gorąco, więc ja zdjęłam kurtkę. I, o, może tak pokażę na kocu, przewiesiłam sobie tą kurtkę, tak wiecie, przez ramię, w ten sposób i sobie szłam tak z tą kurtką, no i nagle Nela przybiegła do mnie, zrównała się jakby z moim krokiem, szła mi przy nodze i się na mnie patrzyła. Ja tak zaczęłam zastanawiać w ogóle, o co chodzi, że ona zamiast biegać sobie dalej po tym polu, to idzie mi przy nodze. I po chwili dopiero, tutaj będzie się zmieniało światło, bo siedzę przy oknie, po chwili dopiero skojarzyłam, że jak tak trzymam tą kurtkę tutaj, to jest ten sam gest, który wykonuję z nią przy komendzie, kiedy ona ma iść przy mojej nodze. Właśnie my przy tej komendzie chodzenia przy nodze właśnie mamy akurat taki gest, czyli tutaj mam tak rękę przy piersi, przy klatce piersiowej i Nela wtedy zrównuje swoje tempo z moim, idzie mi przy nodze i się na mnie patrzy. No i zobaczcie, ona miała luz, biegała sobie po tym polu i ja gdzieś tutaj niechcący pokazałam ten gest, ona to odczytała i wykonała komendę, którą miała do tego skojarzoną. I to mi tak, no, dobitnie uświadomiło, jak bardzo właśnie psy zwracają uwagę na to, co my robimy. Dzisiaj właśnie miałam bardzo podobną sytuację, dlatego tak mnie to natchnęło, żeby nagrać taki film, bo wracałam z Nelą z paczkomatu, miałam małą paczkę i też sobie tak wiecie, tutaj ją włożyłam. Nela była na długiej 5-metrowej lince i właśnie też w momencie, kiedy szłam z tą paczką, ona nagle zaczęła, wiecie, iść bardzo blisko mnie, gdzie wcześniej sobie szła na lewo, na prawo, te 3 metry, 5 metrów, a w momencie, kiedy trzymałam tą paczkę w ten sposób, no to patrzę, ona nagle tak idzie idealnie, wiecie, koło mojej nogi i właśnie też skojarzyłam, że znowu pokazała mi ten gest. Więc właśnie to jest, no, niesamowite, jak psy nas obserwują. I jeżeli chodzi o tą naszą mowę ciała, to czemu psy to tak odczytują? Zwróćcie uwagę na to, że kiedy psy się komunikują między sobą, oczywiście jest ten kanał zapachowy, czyli wymiana zapachów, siuśki, niesiuśki, feromony i tak dalej. Jest też wokalizacja. Psy szczekają, wyją, piszczą, najróżniejsze dźwięki z siebie wydają, ale przede wszystkim psy się komunikują właśnie za pomocą mowy ciała, więc one naturalnie, no, też nas obserwują i dla nich, no, ma duże znaczenie to, w jaki sposób my się zachowujemy i właśnie co robimy swoim ciałem. I też zwróćcie uwagę na to, że psy to są świetni obserwatorzy. Psy bardzo dużo czasu spędzają właśnie na obserwowaniu nas, więc naprawdę psa nie trzeba uczyć odczytywania naszej mowy ciała, żeby psy wiedziały, o co chodzi. Kiedy pracuję z opiekunami psów, które wykazują problemy na spacerach, takie jak wyskakiwanie do innych psów, jakieś tam oszczekiwanie, to zawsze bardzo zwracam uwagę na to, co my robimy i czy przypadkiem na przykład nie wpychamy naszego psa w jakieś sytuacje, które mu są do niczego niepotrzebne. A co mam tutaj na myśli? Na przykład, jeżeli macie psa, który właśnie wyskakuje do innych psów na spacerach i z naprzeciwka pojawia się jakiś pies, to postarajcie się nie być do niego tak frontalnie, nie stać do niego na wprost, nie wgapiać się w niego, tylko delikatnie tak obrócić swoje ciało, żeby być do niego gdzieś tam delikatnie bokiem, bo kiedy my jesteśmy na wprost czegoś, to jest dość tak mówi, że się wysyła psa do ataku. To jest taka informacja dla psa, że musimy coś z tą sytuacją zrobić, natomiast takie odwrócenie się trochę bokiem, pójście po łuku, to jest informacja, że to jest coś neutralnego, po prostu idziemy dalej, kontynuujemy nasz spacer. Więc właśnie kiedy pies ma problem, na przykład właśnie z innymi psami, to nie nachodzimy na wprost, tylko też pokażmy naszemu ciału, że no to chodźmy sobie troszkę bokiem i właśnie wtedy warto być ramionami bokiem do tego drugiego psa, biodrami, stopami, czyli no po prostu nie na wprost. I wiadomo, nie chodzi o to, żeby się odwrócić i jakby nie mieć kontroli nad sytuacją, nie patrzeć w ogóle, co się dzieje, natomiast właśnie też nie wgapiajcie się w drugiego psa, tylko gdzieś tam kątem oka zerkajcie, co się dzieje. No bo pamiętajcie, że takie wpatrywanie się twarde jest odczytywane w komunikacji psów jako grożenie, no więc
My tego nie chcemy. Chcemy takie neutralne podejście, więc gdzieś tam kątem oka sobie zerkamy na sytuację, ale nie wgapiamy się w tego drugiego psa. No i kolejna rzecz, jeżeli będziecie tak stali twardo za swoim psem i właśnie naprzeciwko pojawi się jakiś drugi pies, to hamujecie swojego psa, po prostu swoją mocną postawą ciała na wprost. To jest informacja dla waszego psa, że on musi sobie z tym poradzić, musi coś zrobić z tą sytuacją i jeden pies będzie uciekał wam za nogi. Większość psów zacznie szczekać, ciągnąć na smyczy, wyrywać się. Postarajcie się właśnie tak nie hamować swojego psa, bo bardzo często pies wcześniej pokazuje, że on nie chce się pakować w jakieś sytuacje i potrafi znaleźć inne strategie poradzenia sobie, na przykład w mijaniu innego psa, i to nie jest właśnie jakaś agresja, oszczekiwanie, tylko zwykle psy proponują mnóstwo innych rzeczy, zwykle właśnie odejście gdzieś tam na bok, tylko my tego nie zauważamy, pakujemy dalej psa na prostą sytuację, no i wtedy już poziom stresu, emocji jest za duży, pies nam po prostu wywala, no i pojawiają się te zachowania niepożądane, więc właśnie sztuka cała polega na tym, żeby nie hamować swojego psa w tych dobrych wyborach. Czyli jeżeli pojawia się jakiś pies naprzeciwka, to nie stójcie tak twardo za swoim psem, wiecie, nie miejcie takiej mocnej postawy ciała, tylko na przykład przenieście delikatnie ciężar ciała na jedną nogę tak trochę do tyłu, tak? Żeby pokazać psu, że no dobra, to sobie schodzimy gdzieś tam do tyłu, w lewo, w prawo, ale nie stójcie tak twardo za psem, bo wtedy to jest taki sygnał dla psa, że musi coś zrobić i musi sobie jakoś poradzić, pakujemy się w tą sytuację. A kiedy właśnie przeniesiecie ciężar ciała do tyłu i tak pokażecie psu, nawet właśnie tak można głową pokazać, naprawdę psy świetnie czytają takie rzeczy i można całym ciałem pokazać psu właśnie, że nie musi się pakować w jakąś sytuację, która go przerasta, tylko może sobie jakby odpuścić i pójść sobie na przykład gdzieś tam w lewo albo gdzieś skręcić, więc właśnie przenosimy ciężar ciała do tyłu, można tak się odgiąć, można tak głową psu pokazać, właśnie nawet oczami, naprawdę psy takie rzeczy świetnie czytają i psów nie trzeba tego uczyć, żeby one to czytały, więc to jest właśnie piękno życia z psami, że one nas tak świetnie potrafią zrozumieć. I naprawdę szkolenie, wiecie, to, że pies ma super wypracowane posłuszeństwo, to jakby to nie jest podstawa i to nie jest najważniejsze według mnie. Właśnie ta komunikacja, zrozumienie, ta właśnie świadomość tego, jak my wpływamy na psa, to według mnie jest najważniejsze. Kolejny przykład, taki bardziej domowy. Powiedzmy, że Nela gdzieś tam się położyła na podłodze i ja chciałabym jej obciąć pazury. No i mogę do niej podejść na dwa sposoby. Nie zastanawiając się nad tym, jak ona może odczytywać to, co ja robię, po prostu bym podeszła na wprost, nachyliła się nad nią i zaczęła coś tam przy niej robić. Natomiast taki rodzaj podejścia na wprost, taki mocny, jeszcze to, że się nachylę nad psem, no to w psim języku to jest takie bardzo niekulturalne i niepokojące. Taki najłagodniejszy sposób podejścia do psa to jest taki, kiedy ja tak delikatnie od boku bym do niej podeszła, po takim łuku i zamiast nachylać się nad psem, to kucam sobie przy nim bokiem, tak? Czyli zniżam po prostu swoją postawę ciała do poziomu psa i nie nachylam się nad nim. Często wizyty gości są niepokojące dla psów i tutaj no, są podobne powody. Zwykle goście wchodzą na wprost psa, uśmiechają się do niego, pochylają się nad nim, wyciągają do niego ręce. No to wszystko jest bardzo niepokojące. Ja jak przychodzę do psa na konsultację, to opiekunowie otwierają drzwi, ja się daję obwąchać psiakowi, dopiero jak mnie obwącha, wchodzę sobie dalej i tak naprawdę bardzo często na początku w ogóle ignoruję psa i nie nawiązuję tego pierwszego kontaktu od razu, a tym bardziej nie nachylam się nad psem, nie wyciągam do niego rąk i tak dalej. A w ogóle jeżeli mam informację od opiekunów, że wizyty gości dla psa są stresujące, to w ogóle ten pies na początku jest gdzieś odseparowany w innym pokoju i dopiero jak ja usiądę, już jestem taka bardziej statyczna, właśnie nie wkraczam w tą przestrzeń psa, bo wiecie, no drzwi są wąskie i no nie da się wejść do domu inaczej niż na wprost, tak? Więc jeżeli pies ma problemy z wizytami gości, to w ogóle on nie widzi tego, że ja wchodzę i dopiero kiedy już ja sobie, nie wiem, siedzę i to takie wszystko jest bardziej statyczne, to dopiero pies przychodzi i mnie wącha. I też jeżeli chcę nawiązać jakiś kontakt z psem, no to nie podchodzę, nie wiem, do psa, który leży w legowisku, nie podchodzę na wprost, tylko kucam sobie gdzieś, podchodzę ewentualnie delikatnie po łuku do psa i wtedy psy są, no naprawdę
dużo, dużo spokojniejsze. Więc właśnie te sytuacje domowe to jedno, ale przede wszystkim ta mowa ciała i właśnie jak to można fajnie zamanewrować, żeby to działało i na korzyść psa i naszą, no to super jest sobie wykorzystywać na spacerach. Czyli właśnie jeżeli widzimy, że pies ma z czymś problem, to go nie wpychamy, nie hamujemy jego chęci odejścia, pozwalamy mu gdzieś tam manewrować trasą spaceru tak, żeby jeżeli on potrzebuje minąć na większe odległości psa, człowieka, rowerzysty czy cokolwiek, to mu na to pozwalamy. Bo kiedy będziemy wpychać psa na siłę w jakieś sytuacje, no to bardzo często wtedy pies nie wytrzymuje, już ten stres jest za duży, pies, nie wiem, może na przykład wybuchnąć. No w skrajnych sytuacjach można psa straumatyzować. Są takie metody, że jak pies ma z czymś problem, czymś się niepokoi, no to trzeba go z tym problemem skonfrontować. Natomiast według mnie to jest w ogóle fatalny pomysł, bo po prostu pies może się nabawić traumy. Kolejna anegdotka, żeby wam to tak lepiej zobrazować. Ja bardzo boję się pobierania krwi. Wiecie, jakby jestem istotą myślącą i jakby mam świadomość, że to praktycznie nie boli, nic mi się nie stanie i jakby halo, czego się bać. Natomiast jako dziecko, no pamiętam jedną taką sytuację, gdzieś to mi się zapisało w pamięci, miałam po prostu na siłę pobieraną krew. Wiem, że już teraz raczej tak się nie dzieje, że tam dziecko się zagaduje i raczej się już nie robi takich rzeczy na siłę. Natomiast ja pamiętam taką sytuację, ile lat miałam, nie wiem, bo to są tylko jakieś takie przebłyski, ale po prostu na siłę miałam pobraną krew, ja tam ryczałam, wyrywałam się, ale nie, krew była pobrana po prostu na siłę i do tej pory bardzo boję się pobierania krwi. Na przykład jak ostatnio miałam pobieraną krew, to z tego stresu, napięcia po prostu zaczęłam płakać jak bupr. I wiecie, no ja wiem, że to właśnie nie boli, to nie jest nic strasznego, nic mi się nie stanie, ale przez te wcześniejsze doświadczenia, no jakaś tam trauma jest. I zobaczcie, mimo że jestem istotą myślącą, tak, rozumną, rozumiem co się dzieje, po co się dzieje, że to mi no nie zaszkodzi, że mnie to nie wiem, nie zabije, że to praktycznie nie boli, mimo że mam tą całą świadomość i tak się tego bardzo boję, przez te wcześniejsze doświadczenia, bo na siłę było mi coś robione. A wiecie, psy mają taką świadomość, takie rozumienie świata jak dziecko 2-3-letnie, więc no psa naprawdę nie jest trudno straumatyzować, bo wiecie, on sobie tak no nie przełoży tego, że nie wytłumaczy sobie w głowie, że tak naprawdę to nie ma się czego bać. Więc według mnie, jeżeli pies ma z czymś problem, to lepiej jest pracować na decyzji psa, nie zmuszać go i po prostu w tempie psa zbliżać go do tego, wiecie, co go tam niepokoi, ale w tempie psa, bo też jeżeli pozwalamy psu na większych odległościach, na przykład mijać bodziec, z którym pies ma problem i właśnie nie konfrontujemy go, tylko on ma możliwość tego odejścia, raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny, no to widzi, że ten bodziec, no nic mu nie robi, nic się nie dzieje, więc stopniowo ta odległość od tych problematycznych bodźców będzie coraz mniejsza i to przynosi długotrwałe efekty, a takie konfrontowanie psa na siłę, żeby mu pokazać, że nic się nie stanie, no właśnie często przynosi odwrotne efekty. Jeszcze a propos naszej mowy ciała, to podkreślam wielokrotnie na moim kursie Psie Przedszkole, gdzie połowa kursu to są z posłuszeństwa, jakieś tam podstawowe komendy, to zawsze powtarzam, żeby do każdej komendy wprowadzić psu gest. Na przykład, nie wiem, dosiad paluszek do góry, doleżeć paluszek w dół, do przywołania otwarta taka dłoń wysoko uniesiona nad głową, żeby do każdej komendy był jakiś gest, bo właśnie no gesty psy odczytują o wiele lepiej niż, wiecie, nasze słowa, naszą papleninę. Znowu słońce wyszło. I wiecie, jeżeli na przykład mamy, jest pies w domu, jest mężczyzna i kobieta, to często inaczej kobieta wypowiada komendy, a inaczej mężczyzna, a te gesty no zawsze zostają takie same, tak? Jakiś czas temu pracowałam z opiekunami psa, gdzie tam ćwiczyliśmy, żeby on robił siad, zostań, żeby oni tam mogli przeparkować sobie auta, więc to musiała być taka super wyćwiczona komenda, żebym on sobie po prostu siedział na ganku. No i zazwyczaj ćwiczyłam z opiekunką tego psa. No i wiecie, przy takich komendach jakby bardziej długotrwałych, gdzie to trwa troszkę dłużej, to pies musi wiedzieć, kiedy kończy się to zadanie, ta komenda, czyli musi być sygnał zwolnienia. No i u tego psa to był sygnał OK. No i kiedy ćwiczyłam z opiekunką tego psa, to ona mówiła temu psu: siad, zostań,
okej. A jak raz przyszedł na szkolenie mąż tej pani, to było siad, zostań, okej. I wiecie, i ten pies jak słyszał to okej, to on w ogóle jakby nie wiedział, o co chodzi, czy on już może wstać, czy nie, bo on był nauczony okej, a to nagle okej. I to są zupełnie dwa inne sygnały dla psa, a jednak te gesty, no to jak tak pokażemy psu, jak tak pokaże kobieta, jak tak pokaże mężczyzna czy dziecko, no to tak samo wygląda. A te słowa mogą się psu mieszać, więc właśnie dobrze jest ćwiczyć tak z psem, żeby była wprowadzona i komenda słowna, i jakiś gest. To też jest ważne w momencie, kiedy pies już jest starszy i u niektórych psów na przykład są problemy ze wzrokiem, no to wtedy mamy te słowa, tak? Mamy komendy słowne. U których psów jest problem z słuchem, no to wtedy mamy wprowadzone gesty i dalej można jakby bez problemu funkcjonować z tym psem i pokazywać mu, co tam od niego chcemy. Albo na przykład też jeszcze taka sytuacja mi teraz przyszła do głowy, na przykład kiedy uczymy szczeniaczka przywołania, to dobrze jest oprócz tej komendy, odpowiedniej tam motywacji i tak dalej, też o przywołaniu mam sporo na psim przedszkolu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do udziału w kursie. To jest kurs online. No to kiedy uczymy przywołania szczeniaczka, to dobrze jest nie stać na wprost tego psa, tylko właśnie tak trochę bokiem i też mu tak pokazać, tak wiecie, że a chodź, tak? Czyli nie robimy, nie wiem, Nela do mnie, tylko Nela do mnie, coś takiego bardziej. Żeby właśnie tak zachęcić psa, żeby on przyszedł tak w naszą stronę, właśnie. No to jak się ustawia ciało, to jest bardzo ważne i na przykład jak jest jakaś trudniejsza sytuacja, macie już wypracowane przywołanie, ale nie wiem, jest naprawdę trudno, pies za czymś pobiegł i tak się zastanawia, czy się oderwać na przykład od tego drugiego psa, bo nie wiem, jakiś w szał zabawy wpadł, czy wrócić do opiekuna, czy tam opiekunki, czy nie wracać i takie jest, wiecie, jeszcze zastanowienie, to lepiej niż tak stać, no to właśnie tak trochę przenieść ciężar ciała i tak bokiem do tego psa tego zawołać i właśnie tak pokazać mu, że no to ja idę, a ty idziesz ze mną i tą komendę właśnie w ten sposób pokazywać nie na wprost, nie tak hamująco na psa działać, tylko właśnie tak zachęcająco. Mam nadzieję, że wiecie w miarę, o co mi chodzi. Albo też na przykład często jest tak, że opiekun chce, żeby pies wszedł do pokoju i stoi na wprost jakby, może nie w samych drzwiach, ale krok za drzwiami, ale tak na wprost i ten pies tak stoi naprzeciwko niego i wiecie, to jest takie niezrozumienie, no bo z jednej strony my chcemy, żeby pies wszedł i jakby słownie mu mówimy, no chodź tutaj, wejdź do tego pokoju, powiedzmy, ale z drugiej strony naszą postawą ciała i tym, że jesteśmy na wprost psa, pokazujemy mu, żeby jednak nie wchodził. Więc też jeżeli chcecie gdzieś zawołać psa, żeby nie wiem, gdzieś przeszedł w jakimś wąskim przejściu, no to nie zostawiajcie mu tego wejścia, tylko też tak bokiem mu pokażcie, że no dobra, to chodź. Więc starajcie się nabrać takiej świadomości, co robicie jakby ze swoim ciałem i świadomości tego, jak pies może to odczytywać. Bo właśnie czasami to, co my mówimy i to, co robimy, jest ze sobą sprzeczne i pies nie ma pojęcia, o co nam chodzi. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał i był dla Was przydatny. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wpadajcie na mojego Ineli Instagrama i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!